No i witam bardzo serdecznie. Ostatnie ustawienia, jeszcze zobaczymy, ile dzisiaj osób w ogóle zgarniemy tutaj na live'ie. W środku dnia, no ale parę osób widzę już się pojawia, także siemaneczko, witam bardzo serdecznie. Ja się tutaj usadowię sobie. O Jezu, po tych świętach to mnie wszystko boli od siedzenia. Jak tam u was święta minęły, wariaty? O kurde, co to jest? Ja zapomniałem podpórki zmienić. Nie no, nie będziemy z bałwana korzystać. Aczkolwiek śmiesznie wygląda, jak dasz mu wędkę. Na 30 level? No, na szczupaczki trzeba się udać. Siemaneczko, witam. Widać tu mnie w tej kamerze? Widać, dobra. Bo ja sobie coś tu poprzestawiałem trochę. Kurze wycierałem i chyba coś tutaj poszło nie tak. Obadajcie tego jegomościa, zobaczcie to. Jaki ziomek? No kurna, przychodzisz na pomoc, a tam bałwan łowi ryby. Czekajcie, bo mi czat uciekł. O, dobra, już mam. Co masz robić w tej sytuacji? No jakieś tanie łowisko. O, jest branie na tej wędce. Oddawaj to, bałwan. Mamy jakąś rybę. No w tej sytuacji to musisz, kurde, cofnąć się tam, gdzie cię stać. I grać tak, jakbyś zaczynał wcześniej grę, mimo 50 levela. Musisz grać, no jakbyś miał, nie wiem, 20, nie? Na dwie wędki to jest. Na dwie wędki, Bartoszu, jest ten bałwanek, ale idziemy go wymienić, bo mi potrzebne jest trochę więcej wędek dzisiaj, nie? Jak listwy? Tak. No listwy tam sobie poprzyklejałem. Zostały mi plastiki w przedpokoju, ale już była Wigilia i nie chciałem wiercić i hałasować tutaj sąsiadom, więc... Ale kuchnia i łazienka sobie położyłem już listewki, a przedpokój to tam... To będzie easy peasy, jak to mówią, nie? Plastiki to już z narożnikami, więc tam tylko po prostym się tnie, więc już... Na luzaczku przykręcić do ściany. Dobra, ja tutaj szybciutko sobie wpadłem... Po co? Bałwanka zostawiamy. No. Bałwanka zostawiamy, a bierzemy mój normalny. Może go naprawimy tylko. Dobra. I pytaliście się, cały czas mnie się pytacie, jak zrobić, że macie latarkę Świętego Mikołaja, a nie możecie jej używać. Słuchajcie, musicie mieć czapkę. Musicie mieć czapkę, która ma miejsce, jak widzicie tutaj z lewej strony, gniazdo na latarkę. To musicie mieć taką czapeczkę i wtedy możecie do tego dopiero sobie zakładać latarki, nie? Czyli ja tutaj akurat mam latarkę Świętego Mikołaja, bo jeżeli macie taką czapkę o tą, to jak widzicie tutaj... Da radę to nacisnąć? Zobaczcie, gniazdo na latarkę nie. To jest czapka z latarką i nie da się tam używać tego, nie? Także tak to wygląda od razu dla osób, które cały czas nie mogą tego dorwać. Nie, to gdzie jest moja czapeczka Świętego Mikołaja? Nie czapeczka, tylko latarka. Kurde, już mi ktoś zajwanił, tutaj jest. Dobra. Także tak, to właśnie chodzi o to, żeby mieć czapkę z gniazdem na latarkę i wtedy to działa. Wracamy na naszego białego łosia, bo zapomniałem o tych rzeczach. Trochę później powiadomienie, no spoko. Na pokoju, jak widzisz, jestem sam, także zapraszam. Pakiet Kongo za 130 zł? No ten na miesiąc z łodzią, pakiet Kongo. Nie wiem, ile on kosztuje. Ale jeżeli wchodzisz w pakiet Kongo, to właśnie ten z łodzią. Pewnie, że opłacało się kupić pakiet Kongo, no.
To jest jedyny pakiet, który się opłaca kupić. Albo zwykła premka, albo Kongo, no. Nie oszukujmy się. Dobra, zróbmy sobie tak, że trzeba postawić jakoś ten stojak tak, żeby mógł łowić na dwie strony. Dobra, jakoś tak go po skosie postawimy. I tak, tutaj będziemy sobie łowić kryształowe miętusy. Taki jest przynajmniej plan, że z tej strony będziemy na to rzucać. Znaczy no, kwestia tego, czy na 42 levelu, jeżeli chcesz szybko levelować, to jak najbardziej Kongo się opłaca, bo tam za jedną rybę dostajesz tyle, co za siatkę karpi, nie? Ale pytanie, czy skoro nie chce ci się już levelować, czy po prostu dasz radę się tak bawić? Czy nie będzie tak, że wydasz 130 zł i tak naprawdę sobie nie pograsz, nie? Bo jeżeli sobie zużyjesz wejściówkę na Kongo i się nie wylevelujesz tam tak naprawdę, to później i tak czeka cię długie levelowanie, czy to na karpiach, czy to na sumach. Także no, jeżeli ktoś się już decyduje na Kongo, no to według mnie trzeba tam przysiąść i tam naprawdę, nie wiem, ze 30-40 godzin ostro pocisnąć, żeby to się opłacało. O kurde, Mikołaj leci! Poleciał, nie wiem czy go widzicie. Ej, ty, a on na rybach, on nie ma reniferów, tylko ryby. Także, no ja bym tak zrobił. Na 42 levelu, jeżeli chcesz sobie dobić tylko expa do karpi, to według mnie się nie opłaca, nie? No, ten pakiet bez łódki się nie opyla. Ten pakiet bez łodzi się nie opyla, bo on jest tylko troszeczkę tańszy od... I masz tam wejście na tydzień, a ten troszeczkę droższy masz wejście... na miesiąc, z premką, także... Także dziwnie. Kiedy RF4? No na spokojnie, na razie jeszcze... Na razie sobie tutaj muszę zadanka porobić i dopiero będziemy grali w RF4, słuchaj. Na razie mam 5 dni, żeby dokończyć moje zadania, no i tutaj będziemy cisnąć z tym. O, jest miętusik. Jest kolejny miętusik, dobrze, o to chodzi. Przepustką, no bez sensu, kraby to są strasznie słabe łowisko, za stówę to jest w ogóle jakiś, kurde, rozbój w biały dzień, żeby pakiet na kraby kosztował stówę, bez kitu. Kiedy ostatni raz? Wczoraj, wiesz, wczoraj The Anglera odpaliłem, żeby tą nową mapę na Norwegii sobie zagrać. Także wczoraj grałem w chwilę, z godzinkę może wieczorem sobie pograłem w The Anglera. Siemaneczko. Któryś szczupak golem? Chyba 36 level, jeżeli się nie mylę, jest golem. No, a dzisiaj... Co to jest? Czemu nie ma ryby? A, jest ryba, dobra. Dzisiaj chciałbym połowić sobie tych futrzaków, na pewno potrzebuję troszeczkę dorwać. Czekajcie, co ja potrzebuję tutaj dzisiaj zrobić? To nie. Co my dzisiaj tutaj mamy? Yeti, trzy koty. O to, czyli tak, fajerwerki jeszcze potrzebuję odpalić, to dostanę kurteczkę. Futrzopiłki i co? Rogi trofea i do tego jeszcze kryształowy miętus. To są ryby, które dzisiaj chciałbym tutaj dorwać, słuchajcie. Tak to wygląda. Co masz zrobić, gdy masz siatkę na wykończeniu? No najlepiej naprawić siatkę. Ja nie wiem, jak ty, Fabian, robisz, że ty nie masz pieniędzy, no.
Na spinning nie możesz okoni nilowi złowić, okoni nilowych. Spróbuj sobie zestaw z Karoliną. I to wtedy bardzo fajnie działa na okonie tam. Siemaneczko. Walter White, siema. Ile dni do końca? Chyba 5, wiesz? U mnie akurat ja już mam zadanie główne zrobione, także... także nie wyświetla mi się już event, ale wydaje mi się, że 5 dni zostało. A czekajcie, bo ja tu nie zmieniłem sobie, o. Nic mi nie krzyczycie, że jest nie to. O. 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 Dobrze, teraz. Teraz jest prawie dobrze. O, tutaj jest wasz prezent dla mnie. O, proszę bardzo. Nie wiem, czy widać, ale mam nadzieję, że coś tam będzie widać. Lecimy dalej sobie na ryby, tylko znowu czatu nie mam. Już nie mogę się. Jak łódka, żebyś mógł wsadem prowadzić? Wiesz co, to musisz mieć tą łódkę, która ma silnik z przodu dodatkowy, żeby tak sobie pływać. Na pewno ta najdroższa łódź tam w sklepie ma taki silniczek. Nie wiem, czy któraś wcześniej. Na sign to obojętne, czy kajak, czy zależy ile masz grosza. Jak masz już dużo grosza, to sobie kupujesz łódeczkę. A jak masz mało grosza, to kajak wystarczy. Co tak wcześniej? No dzisiaj trochę wcześniej sobie zrobiliśmy. Wieczorem, wiecie, oglądamy z dziewczyną wieczorami Harry'ego Pottera wszystkie części. Do Sylwestra musimy się wyrobić. No, coś mi się tak zdawało, że coś tu nie działa. Na Saint jaką siatę? No myślę, że stówka to jest tak na początek bardzo dobra siateczka. Jak masz 90, to będzie 90 bardzo też dobra. Ale 90-100 to jest takie na szczupaki, no trzeba mieć. Siemaneczko, witam.
Black Friday, no, wydaje mi się, że nie można go kupić, no bo jak sama nazwa to jest, to był pakiet na Black Friday. Black Friday się skończył, także zdziwiłbym się, gdyby ten pakiet był do kupienia. Czwarty level, no nie, no na 34 levelu to szczupaczki ja bym męczył. Prezenty są w rusku? No wiem, widziałem. Trzy dni premki u ciebie siadło, o. No, jest już taki film, także śmiało możesz sobie wpisać. Ach, kawusia siadła. Gdzie są brania, ja się pytam. Dwa razy po 7 dni? O, no to fajnie. Ja pamiętam, że w zeszłym roku te prezenty tu się łatwo wyciągało. O, nic nie bierze, jak przynęta w zaczepie, to jak ja mam tu ryby łowić? Bez rybie, no. Cztery brania i koniec, nie ma ryb, nie? Wesoły jerk dzisiaj znalazłem. Zobaczymy, czy coś na to będzie brało. No to wszystko, Hubert, masz. To wszystko masz. Jak na Emeralda się wybierasz, no to ja tam polecałem z siateczką 30 kilo. Jak masz większą, to może być większa, ale 30 kilo bardzo fajnie i szybko się tak zarabia na 30, bo łowisz tylko w tych najlepszych godzinach i nie masz przestojów w grze. Na większych siatkach już na 50 już się trafiają przestoje, że nic nie bierze. No 38, no pewnie, że na delcie. Tutaj nic innego nie wymyślisz. No, widzę, że tutaj zwyklaki mi zjedzą wszystko. No to 70, no dobra będzie, tylko musisz szybko łowić, żeby przestojów nie mieć. Ewentualnie przewijać czas w nocy. Janusz, 1 zł. Co polecasz na 38 wyl z siatką do 20 kg? I ile by wyszła podróż wraz z licencją? O, telefon się przypomniał. Siemaneczko, dzięki, Janusz. Słuchaj, 38 level, no to ja bym łowił albo szczupaki, albo już karpy jesiotry na delcie się zaczyna obawić. Ile by wyszła podróż, to musiałbyś na głównej mapie zobaczyć. No ale siateczka 20 kilo, no to pierwsza rzecz do wymiany to jest ta siatka, bo z taką siatką to ty nie powalczysz. Na deltę to przydałoby się mieć te 200 kilo siateczkę. No 150 to tak myślę minimum. Ale to już... mniej raczej nie.
Ale widzisz, od rana do nocy to ile to jest czasu, nie? A chodzi o to, żeby taką siateczkę, nie wiem, zrobić w 30 minut. Od rana do nocy to panie kochanie, to siedzisz, łowisz i łowisz, nie? No i właśnie o to chodzi, że na przykład taka siateczka według mnie się nie opłaca jak 90, żeby cały dzień łowić. Wolę zrobić szybciutko 3 nocki i mieć to samo, nie? A dużo krócej. Gdzie przebranko leniwca? To suszy się, wiesz? Było w praniu. Także właśnie o to chodzi, że jest duża siatka, niby fajna kasa jest na koniec tej siatki, ale no jak przeliczysz sobie czas, ile ją zapełniałeś, to mając małą siatkę zarobisz więcej, nie? A, okej, okay. No to chyba, że tak. No. No nie wiem, albo jednak za mocne wędki może mam tutaj, bo widziałem, że na YouTubach jakoś te ryby im biorą, kurde. No tylko ja mam tu najmocniejsze wędki w grze, może trzeba by się przyzbroić na jakieś słabsze zestawy. Co ja tutaj mam? No ja na przyszły sezon to już sobie chyba wszystko kupiłem, co trzeba. Poza jakimiś pierdołami to mam. Na spinning to już sobie zamówiłem na Black Friday właśnie. Zakupy sobie zrobiłem. 24 paczki przynęt chyba do mnie przyszły. 2 kołowrotki, plecionki, jakieś takie pierdoły. No ja bym się chyba jeszcze przemęczył, wiesz, ten jeden level dobił do 30 i ruszał na szczupaki, bo no możesz na jeden level tu na łosia przyjść, ale czy jest sens wydawać tyle hajsu, żeby jeden level dobić i później znowu wydawać hajs, żeby polecieć na żeby później lecieć na Michigan, no wątpię, szkoda chyba trochę kasy, nie? Także ja już bym jeden level to bym sobie na spokojnie dobił. Jak poszło na Emerald wczoraj? A co było wczoraj na Emeraldzie? A, ja wczoraj odcineczek robiłem. No, zapomniałem. nie dobiłem jeszcze tego 24. Tam zostało mi chyba dosłownie tam, nie wiem, z 5 rybek do złapania, ale już tak mi się nie chciało, że nie nabiłem. Na 24 mam strunę 50 kilo, wiesz, bo chciałem sobie jechać na Tyber albo na Holandię, no ale z siatką 30 to szkoda tam jechać, nie? Także postanowiłem, że sobie po prostu zmienię już na 50 i z 50 to już można troszeczkę posiedzieć i połowić tych rybek. Dobrze. Co ma być źle? Na strunę się nie opyla, no ale wiesz, na początku tutaj to i tak mi
liczy się wielkość dla mnie, nie? Tam 10% mniej expa dostanę, to tyle co i nic. A po prostu przy dużych kosztach podróży nie opłaca mi się jechać z 30. Jak masz 300 bitów, zwiększyć magazyn sobie możesz. Możesz kupić sobie markerów więcej. Uuu, dobra, dorwaliśmy coś ładniejszego. O masz, no tego to ja tu nie chciałem, no ale... No dobrze, wpadło to wpadło. Jak ja szybko wbijam level? No ryby łowię. Ale łowię ryby takie, które się opłacają, a nie, że łowię ryby wszystkie po kolei. Niszczuka? No, to fajna rybka. Polecam się pobawić, ale... Mało opłacalna ryba, nie? Na 18 levelu no ja bym leciał albo Emerald, albo Skalne Jeziorko i naprawdę fajnie to idzie. Wiesz co, bardzo podobne łowiska, także zależy co lubisz. Jeżeli lubisz łowić w nocy, chociaż na Skalnym też w nocy. No tak naprawdę to samo. Na podobnej siatce, bardzo podobny exp, bardzo podobna kasa. Na Kongo czy jeszcze łowię? No rzadko łowię na Kongo, bo kasy mam pełno. Tam od czasu do czasu sobie wpadnę złowić ze 2-3 rybki i to wszystko. Teraz na razie cały czas evencik robiłem, nie? Więc... Do 700 kilo siata jak szybko wbić? No to jak masz Kongo, to na Kongo ciśniesz. Moment i wbijesz. Siemaneczko. One Chicken się opłaca, jeśli o hajs chodzi? No nie, według mnie nie. Na razie mam full tutaj, jeżeli chodzi o znajomych. Przez escape. No też to zauważyłem, że jak się zmienia te miejscówki, to wtedy nagle ryby zaczynają brać. Ja jestem na pokoju tylko dla znajomych dzisiaj. Na tym koncie, które leveluję, to tam gramy sobie na pokoju losowym, a na tym na live gram dla znajomych. Kalosze i wodery? To ja już jak grałem, to nie było w Fishing Planet czegoś takiego. No zaraz sobie będziemy próbować, no. Witam nową osobę, witam nowego subskrybenta, bardzo mi miło. Kurde, monitor mi się zepsuł. Połowa monitora mi wyświetla różowy kolor, druga połowa normalnie.
Ale widzę, że na streamie jest na szczęście normalnie. Damn it. No i tak trzeba będzie go zmienić, bo już ma chyba z 10 lat ten monitor. Ach. Agencik jeszcze gra? Wiesz co, chyba gra czasami. Nie wiem jak często, ale tam widuję go. Mają zwiększyć ilość? No to dobrze, bo to kurde... Dobrze by było. Na Saint Croix? Nie, nie, dzisiaj evencik. Dzisiaj evencik robimy. Znaczy evencik. Evencik już zrobiłem, ale jeszcze mam tam 3 osiągnięcia do zrobienia, więc spróbujemy je zrobić. Siemaneczko, siemaneczko chłopaki. No, w takim tempie jak teraz, to na pewno ich nie zrobimy, nie? 3 ryby wzięły. Także będzie bardzo ciężko zrobić to. Z pakietu masz wejście? A co masz jeszcze poza maku? No słuchaj, no wszędzie się opłaca łowić, tylko kwestia tego, ile jesteś w stanie zarobić, nie? Na maku na pewno są fajne rybki do połowienia, no ale... Kasa jakoś tam nie idzie najszybciej. Kiedyś bardzo fajnie szła na Arapeimach, ale to z mocnym sprzętem i dało się zarabiać, no ale później pozmieniali trochę, że te Arapeimy nie biorą już tak jak brały. Ryby też mocniej walczą, więc tak naprawdę wtedy po tych zmianach maku wypadło jakby całkowicie z takiego sensownego zarabiania i levelowania. No to ja nie zauważyłem. Ja akurat na Emeraldzie jak byłem, to nie zdążyłem fajerwerek odpalić, a już szczupaka złowiłem. Tego z czubkiem choinki, także dosłownie był rzut i ryba. Także to raczej fajerwerki nie mają tutaj znaczenia. Przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby coś było, bo odpalałem różne fajerwerki i takie same brania były, nie? Zero jakichkolwiek brań, no widzisz... No nie, zaraz zmienimy miejscówkę, no bo tak to nic nie zrobimy. Jak nie, to się misję za rok skończy. No. Bo co my tutaj mamy? 2 kryształowe miętusy, to panie kochany. W takim tempie to my do przyszłego roku będziemy je łowić. No masz drugi pakiet ze spinningiem, specjalnie jest tak podzielone. Masz mocniejszy pakiet z wędką gruntową i spławikową, słabszy pakiet ze spinningiem. Ale na Kongo tak naprawdę wystarcza spinning, kurde, tam 20-30 kilo. To na 50 levelu taki jest dostępny, to jak pograsz, to w 2 godziny gry jak na Kongo jesteś, masz odblokowany spinning. Także tutaj... Nie widzę problemu jakby w ogóle w tym, nie? Gorzej ci biorą z fajerwerkami niż przed fajerwerkami, no widzisz.
Tak też może być. No mi nic nie bierze. Jeżeli chodzi o miętusy, to po prostu kicha. Kicha totalna, także może nie wiem, zobaczymy tutaj. W tą stronę oddamy rzut. A, no tak, tutaj sznęta w zaczepie leży, kurna. Se możemy czekać i 3 lata robić ten event, jak tutaj sznęty w zaczepie leżą. Byle do wakacji? No, byle do wiosny, masz rację. Krewetki na miętuska założyć? No to zaraz zobaczymy na krewetkę, co tam będzie się dało. No jeżeli jesteś na Saint Croix, no to albo feder, albo mecz, no to... Do tego możesz się posługiwać spinningiem, tak naprawdę jeżeli chodzi o szczupaki, to najłatwiej chyba na spławik, chociaż ja zawsze łowiłem tak, że po prostu miałem, wiesz, i gruntówkę, i spławikówkę na podpórce, a do tego jeszcze sobie tam machałem spinningiem. Witam nową osobę na kanale, witam bardzo serdecznie. Hak 5 lub 6-0 na te miętusy? No to ja trochę taki większy, mniejszy haczyk tutaj sobie założyłem. No ale zobaczymy. Nie, no tutaj łowię tu, gdzie miętusy po prostu są, nie? Najwięcej tego zwykłego. No dobra, to zaraz sobie zrobimy. Te dwie wędeczki sobie zwiększę troszkę. No, tak, tak, to z tą zmianą miejsca to mówię, to też zauważyłem, jak ja grałem, że po zmianie miejsca od razu są brania, nie? To się zgodzę, z tym się zgodzę, ale z fajerwerkami nie widziałem żadnej różnicy, żeby była, czy używasz tych, czy tych. Już czekaj, mówiłeś 5, dobra, damy piątki, zobaczymy, co będzie na piątce. Kiedy odcinek ze street fishing? No tutaj street fishing to trzeba poczekać, aż będzie ciepło. Ja nie lubię marznąć. Także tak jak jest zima, to ja nie chodzę z wędką. Ja wolę ciepłe skarpety i w domu siedzieć. Tak, tak, to też właśnie Kacper sobie ostatnio sprawdzałem, że odpalałem różne fajerwerki, ale wszystkie wyglądają tak samo. Dźwięki mają tak samo, także... Także tak, ale mam jeden odcinek, muszę tu zmajstrować. Byłem na PZW i tam sobie połowiłem ryby. Nawet fajne karpie wpadły jak na PZW. Także mam jeden odcinek z rybek w zanadrzu, ale jakoś nie mogę usiąść i wziąć się za, wiecie, za majstrowanie. Prawdziwy polski wędkarz nie chce marznąć. No nie lubię. Nie sprawia mi przyjemności marznięcie. Nie? Ja zdaję sobie sprawę, że za te pieniądze, które zapłaciłem za pozwolenie, to powinienem codziennie być na rybach, ale nie chcę mieć. To po prostu nie. Ja tylko w ładną pogodę się na ryby wybieram. Tam już jak mam na pogodzie, że jest 20% szansy na deszcz, to już nie jadę, nie? Jakieś plany na Sylwestra? No idziemy na bal. Teraz karty wędkarskiej? Tak, Kacper. Zobaczysz, 250 zł za wszystkie wody. Jak świnia niebo zobaczysz taką opcję. Dobrze, dobrze. O, jest kolejny. Dobrze, może dzisiaj złowimy chociaż ze dwa jeszcze.
No u mnie na przyszły rok płaciłem 280, a teraz chyba 420 z tego, co jest, widziałem na przyszły rok i zastanawiam się, czy w ogóle zapłacić, bo tak naprawdę na takich rybach to byłem, ja wiem, z 8 razy, także za 280 zł byłem 8 razy na rybach, nie? Także nie wiem, czy nie będę sobie po prostu na komercję jeździł i płacił 30 zł za wjazd i sobie posiedzieć nad wodą, połowić rybki. To mi wyjdzie taniej. przy moim łowieniu, nie? Chociaż w przyszłym roku już nie będę remontował mieszkania, nie będę się przeprowadzał, to też tego czasu będzie więcej na rybki. Bo tak jak miałem wolne, to musiałem tutaj dłubać. Bierze coś ciekawego? No ja dzisiaj tutaj rybki eventowe łowimy, nie? Tutaj Krzysztof mi chyba marker podesłał. Zaraz zobaczymy, gdzie on ten marker tutaj nam zasunął. A, no to ja tutaj łowię, no. No dokładnie. Pod te kamienie rzucałem na początku. To w tym miejscu też gdzieś ten ta ryba potwór jest mniej więcej, nie? Zaraz zobaczymy centralnie na markerze Krzysztofa, jak to będzie. Ja trochę bliżej rzucałem, ale na 20 metrów. Jak się te ryby eventowe łowi? No to haczyk. Wędka z pławiek i zaczynasz łowić. Nie ma sensu, wiesz, bo tam jest 20 chyba, nie wiem, czy grasz na PC-cie, ale no na PC-cie to jest 142 zł, a ten tańszy pakiet jest 142, no 30 zł różnicy jest, no także. No ale tu masz tydzień, a tam miesiąc za te trzy dychy, nie? Więc no ja bym brał ten droższy. Na leśnej willi chlebek z miodem albo czerwone robaki i łowisz karasie, liny, karpie, tak jak u mnie na odcinku. Suma czarnego na sprzęt do 25 kilo bez problemu wyciągniesz. Co zrobić, jak zrywa żyłkę co chwilę? Wiesz co, jeżeli ci zrywa żyłkę co chwilę, to albo masz źle spasowany sprzęt, czyli masz za mocny kołowrotek, a za słabą żyłkę, albo po prostu łowisz na przykład ryby drapieżne, które ci przegryzają żyłkę, nie? Masz zły przypon, tak też może być. Także tutaj bez jakby zdjęcia zestawu ciężko mi powiedzieć, co masz nie tak. No ale to dwie opcje, nie? 7 dni jesteś... No tak, jeżeli ktoś przy no life'i, no to tak, jest w stanie od rana do wieczora siedzieć 7 dni. No ale mówię, jeżeli ktoś gra normalnie, to zdecydowanie lepszą opcją jest to wejście na miesiąc niż na 7 dni, nie? Masz przypon tytanowy. No to teraz pytanie, jaką wytrzymałość ma przypon, jaką wytrzymałość ma żyłka, czy tam plecionka, co nieważne co używasz. I jaką wytrzymałość ma kołowrotek. Może być wędka 4 kilo, tylko będziesz miał problem poderwać się, nie? Jak pójdą do dna, to będzie ciężko je wyciągnąć. Ale bez problemu. Jak z kajaka, to polecam na spławiczek, wtedy jest dużo łatwiej, nie? Szybko do 50, no na 46 to masz jesiotry ciśniesz, jesiotry. Później 48 tajmienie możesz sobie przeskoczyć i tutaj od razu... Macioch, masz odcinek u mnie, gdzie łowisz tutaj mienie i na co?
Masz plecionkę. Plecionkę, żyłkę z wytrzymałością. No dobra, no to. Żyłka u ciebie ma 1,8, a kołowrotek i przypon ile mają? Adam, wiesz co? No ja bym łowił szczupaki. Jak szybko zarobić? No, można bank opierdzielić, nie wiem, żabkę okraść. Jaki grunt na spławik? Wiesz co? Od najmniejszego do największego, bez problemu. Kiedy na rybach byłem? Jakoś w listopadzie chyba byłem na tych. Jeszcze sobie posiedzieć z wędką, jak tak było te 10 stopni. Jakoś końcówka listopada ostatni raz byłem na rybach. Wiesz co, na wędkę do 10 kilo i na wędkę do 30 kilo dostajesz tego samego expa przy okoniach, także jeżeli chodzi o exp i o kasę, to nie ma znaczenia na jaką wędkę będziesz łowił. Spinning do 50 zł? No to zależy do czego ten spinning jeszcze. 8 stopni teraz. No u mnie dzisiaj są 4 stopnie, ale przedwczoraj było 11 i się nawet zastanawiałem, czy nie pojechać na ryby, wiesz jak jest 11 stopni, ale no jak tylko wspomniałem o tym, że może bym skoczył na ryby, to takie miny mieli, że jednak zostałem w domu. Święta. Ksiądz po kolędzie teraz? Nawet nie wiem, kiedy w sumie ksiądz po kolędzie chodzi. O, 12 700. Dzięki subskrybenci. W końcu się zmieniło. Strasznie długo te 600 subów było. W końcu się zmieniło na 12 700. Teraz mam już nadzieję, że do 13 z górki poleci. Nowy spinning kupujesz dzisiaj. A widzisz. Na delcie się opłaca. Pewnie, że tak. No, a Ewelina... W jednej wiadomości napisz wszystko. Kołowrotek, przypon i żyłka, no. Jak już złapałeś golema, to nie odzyskasz tej przynęty, niestety. Tak to jest w tej grze, że już potwór złapany, to już nie ma misji na golema. Jutro na ryby? A. Proszę, jakie tu wszystko wędkarskie świry normalnie. Dla 14-latka to musisz zobaczyć w swoim okręgu, ale generalnie wyrobienie karty wędkarskiej to jest 30 zł, ja płaciłem. Także to jeszcze też zależy od okręgu, ale no. Czy możesz ją zastąpić wszystkimi przynętami tak naprawdę na szczupaka? Bardzo dobrze powierzchniowe się tam spisują. 62 level, no to jeszcze karpie. Na 63 odblokujesz Boliwię, a tak to karpiki na razie, nie? $200 wyrobienie karty? Panie, to gdzie ten twój wujek wyrabia kartę? Kartę to masz urzędową opłatę i idziesz do starostwa i tam masz w zależności od okręgu, czy tam w zależności od starostwa sobie wejdziesz, wpisujesz sobie, nie wiem, miasto, gdzie mieszkasz, wpisujesz sobie karta wędkarska w Google i miasto i ci wyskakuje, do kogo iść i ile zapłacić. Musisz mieć 2 zdjęcia i tam robisz 10 zł chyba odbiór karty, a 20 zł u mnie wyrobienie płaciłem, no to coś takiego. Czterdziesty level, siatka 100 kilo. No. Zainwestować w 200 i na deltę, nie? Ale to mylisz pojęcia, słuchaj. No, karta wędkarska to jest karta wędkarska, a opłata, żeby później łowić, to jest opłata, żeby później łowić. No i na zalew może kosztować 200 zł, ale to nie jest karta wędkarska. Karta wędkarska to jest papierek, że masz kartę wędkarską, a później pozwolenia to w zależności od łowiska kosztują, nie?
Także to mylisz pojęcia, nie? Karta wędkarska to nie jest dokument, który ci pozwala łowić. Musisz go tylko mieć, żeby kurde sobie później składki dokupić do tego. Dwa zdjęcia, jedno w ręczniku. Nie, no ja miałem jedno zdjęcie przodem, drugie tyłem, żeby mogli sprawdzić, czy to ja. Bo wiesz, jak idą przed tobą, to masz zdjęcie w karcie z przodu, a jak idą, kontrolują za tobą, to w systemie masz zdjęcie z tyłu, żeby cię poznali. Siateczka 30 kilo, 20 level? No skalny albo emerald. O, chyba takie dwa najciekawsze łowiska. Masz 55 level i nie chcesz iść na karpie. To chyba już masz wyspę niebieskich krabów. Tam można się fajnie z rybami pobawić. Jak zrobią e-karty wędkarskie? Czy na razie kartę wędkarską i tak musisz zrobić w starostwie. Możesz zrobić przez internet, ale... No to w takim wypadku Ewelina zrywa ci prawdopodobnie żyłkę, bo za mocno masz kołowrotek podkręcony. Za bardzo masz hamulec zakręcony i po prostu jako masz przypon, masz 1-2, to niestety, ale strzeli ci przypon, jak za mocno kołowrotek podkręcisz. Oślepia. To troszeczkę łowię, troszeczkę. Także prawdopodobnie tu jest problem, że za mocno hamulec masz naciągnięty. No ewentualnie jak wyciągnie ci całą żyłkę z kołowrotka, no to też wtedy strzeli przypon, więc też się zerwie, nie? A łowiłeś tak jak u mnie na odcinku, ale w tą samą pogodę co u mnie na odcinku? Bo ostatnio ktoś też do mnie pisał, że nie działa, ale w inną pogodę łowił, nie? Od kiedy łowię ryby? No od dzieciaka zawsze. Co roku na Mazury na wakacje jeździmy od małego, więc tak sobie wiesz. W wakacje zawsze sobie łowiłem tam z wujkiem albo z ojcem. No i teraz też tak sporadycznie sobie, ale to czysto hobbystycznie, żadne zawodowstwo, nie? Po prostu wędka, ciepła herbata i posiedzieć sobie nad wodą. Do twojego zestawu? No twój zestaw to już jest za mocny na samotną gwiazdę, jak dla mnie, także ja z tym zestawem już szedłbym dalej, nie? Ale skoro ci zrywa na samotnej gwieździe, no to musisz go albo lepiej zestroić, albo lepiej używać hamulca po prostu. Na Mazurach się urodziłeś? O, proszę. Co tu mi dzisiaj przychodzą za wiadomości? Cały czas dziadostwo jakieś. Wiesz co? Da się tak zrobić, tylko że nie wpisujesz markera. Nie wpisujesz, tylko musisz sobie o tak ręcznie ustawić, nie? I teraz widzisz, zmieniają ci się kordy. Nie wiem, czy to widać. No, nie zasłania tego kamera. Także zmieniają się kordy, no i jak masz, nie wiem, 72-38, ktoś ci wyśle, no to sobie stawiasz po prostu w tym miejscu marker, tak? Tam pamiętaj, że marker to nie musi być 1:1, bo to jest, wiesz, marker to jest jakiś obszar.
Także na przykład jak ja mam marker tutaj, to nie znaczy, że w tym miejscu jest ryba, to w całym tym obszarze jest ryba, więc tak plus minus sobie musisz go po prostu ustawić i będzie dobrze, nie? Kanadyjskiego sandacza? No musisz podpłynąć. Musisz podpłynąć pod skałę z lewej strony, ewentualnie bardzo daleko rzucić. Na padzie grasz, to ci hamulec nie działa? Nie, no to strzałkami na padzie sobie ustawiasz hamulec. Prawo-lewo jest chyba prędkość zwijania, a góra-dół hamulec albo odwrotnie, jakoś tak. Ja łowię w nocy. Ja łowię w nocy, żeby przewijać szybko. Ale te same spoty działają w dzień, te same spoty działają w nocy. Dlaczego możesz nie mieć brań na kajaku? Możesz za blisko kajaka łowić na przykład. Zależy od brań? No ja zawsze w szczycie brań łowię. Te tajmienie. No widzę, że tutaj to my nie połowimy dzisiaj. Nawet jednej rybki tam nie dorwaliśmy. No musisz tak z 10-12 to takie minimum chyba jest, wiesz, obecnie. Kiedyś dało się dużo bliżej. Myślę, że taka najlepsza opcja to 12 metrów. Da się na mniej, ale oczywiście wtedy też jest mniej brań. Działa ta taktyka ze zmianą miejsca, czy co? O, ale się komuś wpierdzieliłem. Sorry, nie było ci widać przed chwilą. Wbiłem się tutaj. Co robimy na maku? No normalnie. A, że ty po prostu jak się kończą brania, to przewijasz na kolejną nockę. Nie no, ja na emeraldzie na 1-0 łowię. O, Marcin, jak tam łososie rogate zasuwa? Słuchajcie, jutro myślałem nad zawodami w ciągu dnia. Według mnie echo sonda nie działa w ogóle w tej grze. Nie, a po co masz trzymać przycisk z hamulcem na padzie? Hamulec ustawiasz i on sobie działa cały czas. Jak podciągniesz, to zerwiesz, bo zakręcisz hamulec za mocno i urwiesz, żyłka ci pęknie wtedy. Hamulec masz ustawiony tak jak ja, cały czas sobie ustawiasz tak, żeby maksymalnie wykorzystać sprzęt i to wszystko. I nic go nie ruszasz. Jak działa, to nie ma co psuć. Siemaneczko, witam, Julian.
Nie, nie, dzisiaj nie mam w planach iść nigdzie indziej, bo dzisiaj chcę jak najwięcej tych rybek złowić. Na Everglades jaki zestaw? No 6 kilo to jest taki... 6 kilo trzeba mieć. Będziesz miał 8 czy 9, to też będzie bardzo dobrze. Fisher Online? No Fisher Online bardzo przyjemna gra. W Eurofishing grałem, ale to akurat mi się nie podoba. Bo myślałem na jutro nad zawodami karpiowymi na Everglades. Nie na Everglades, przepraszam, spojrzałem na Everglades. Na Delcie, zawody karpiowe, żeby sobie zrobić. No bo wiecie, Wigilia była, karpiki, to może byśmy sobie trzasnęli takie zawody. No na Delcie. No bo na Anglii to wiesz, 50 level to... Na Anglii to nam wejdą takie wyjadacze, bo ja tego nie mogę ustawić jako prywatne zawody, tylko są publiczne. No to na Anglii to wejdą takie wyjadacze z tych innych teamów, tam nie wiem, tych, ci Francuzi co są, to oni tam zmiażdżą nas po prostu. Ja też nie jadam karpia, no ale wiecie. Wigilia karpie to tam zawody karpiowe. No ostatnio byli na tych drużynowych, co zrobiłem, to byli skubani, nie? Ale akurat to ten jeden typek trafił na tą drużynę, gdzie był sam. Przeciwko wszystkim. Bo chyba nie zaznaczyłem tam, żeby automatycznie przydzielało ludzi do drużyn. Przygotowany? No pewnie. Pantofle wyczyszczone, koszula uprasowana. Sponsorowane chcę zrobić. No, sponsorowane. Stówka. Na 30 levelu to masz 90, także albo 90, albo dobić 31 i kupić stówkę. Wtedy unikaty możesz zabierać ze stówką. Z 90 te większe ryby będziesz musiał wypuszczać. A fajerwerków to nie puszczam. Akurat ze względu na zwierzaczki. Mój psiak się zawsze bał fajerwerków, także nie puszczaliśmy. No i tak co prawda psiaka już nie mam, ale nie puszczam dalej.
No tak, ale jak mogę nie puszczać, wiesz. I tak sobie popatrzę na fajerwerki, tak sobie popatrzę. O, teraz w ogóle jedziemy na bal, sobie wejściówkę wzięliśmy, także nad Zegrzem, więc też pewnie będzie sporo fajerwerków, więc ja tam swoich nie muszę brać. I tak pewnie będą. Kolor przynęty? Wiesz co, w tej grze to nie zauważyłem, żeby kolor robił. Ja wszystko łowię na nocne kopyto. Czy to Kongo, czy to Brazylia, czy tajmienie, czy szczupaki, to wszystko na jedną przynętę cały czas łowię. No, u nas się bał piesek, także. Aż kurde, myślałem, że też będzie kryształowy miętusi. Mały kawałek ryby. No dobra. Zobaczymy. No, ja łowiłem zawsze na kopyto nocne. Wiesz co, nasz piesek się nie bał, ale kiedyś tato spotkał się, kurde, z sąsiadem tutaj, z którym się dawno nie widzieli i chciał pokazać, jakiego mamy odważnego psa, że sobie, wiesz, jak są fajerwerki albo jak tu na jednostce wojskowej strzelali, ćwiczyli, to pies sobie leżał na balkonie i się nie bał, no i wziął ją, wyprowadził w fajerwerki właśnie na dwór i od tamtej pory po prostu pies tak się bał huku, że daj spokój. No, ze 4 lata tak miała, że 4 lata się nie bała w ogóle i wpadł na taki głupi pomysł, żeby wziąć psa i pochwalić się, że on się wystrzałów nie boli, no i od tamtej pory, kurde, tylko usłyszała gdzieś w oddali fajerwerek i już cały dzień psa nie było, nie? No a teraz mamy kota i psa, to te jakoś znoszą dobrze. Kot trochę się kręci, patrzy, co to się dzieje. A pies śpi. Poprzedni rok fajerwerki to weszła pod kołdrę i spała. Nie no, ja nie opuszczam kotwicy, bo dużo szybciej się wyciąga rybę bez kotwicy, nie? Ciągle wali głową o wersalkę. No a nasz to jeszcze taka kurde ciekawska bestia, to biega i zgląda, nie? No, ja bym tak łowił. Do unikata, nie? Kurde, ile jeszcze tych fajerwerków muszę puszczać? Puszczam i puszczam te fajerwerki. A tego osiągnięcia ciągle nie ma.
No, jeszcze dwie, dobra. To jedzie. Moja największa ryba, wiesz co, to karpik taki, nie wiem, z 8 kilo. 73 centymetry miał. Wiesz co, największa ryba jaką mam, no to na razie okoń nilowy, nie? To jest moja największa ryba, no ale rekin też jest blisko. No, rekin i okoń nilowy to takie dwie największe po 200 kilo. Kurde, i te futrzaste też nie biorą wcześniej jakoś jak... Prezenty mogę jeszcze zbierać? Już mam pozbierane. Zaraz sobie troszeczkę poprzewijamy. Zobaczymy, jak to będzie działało z przewijaniem tutaj. Te kryształowe mentusy. No, to po live sobie posłuchamy. No, tak jak na filmie masz pokazane. Mentusy. Mentosy? Mogą być i mentosy. Zaraz tutaj. Ile kosztuje mi? No to musiałbym wyjść, bo nie mam tutaj. Później sobie sprawdzę. Z lipieniem polarnym. O, a co to? Ja łowiłem wieczorem i później w nocy przewijałem na kolejny wieczór i raz, dwa wszystkie te... Jeżeli na Mongolii te lipienie łowisz, to bardzo łatwo poszło. No to ja mam 9 miętusów, także ty... O, i kury na mać jaka... Żeby brzydko o niej nie powiedzieć. A to i tak te 50 miętusów to jest chyba pierwsza część, nie? Później będzie ich więcej, żeby nagrodę zdobyć. O, tu panie, to... RF4 prezenty? Nie wiem. Nie wiem, czy będę robił te prezenciki. A ja nie używam śniegu, więc nie wiem. Ale widzę tutaj Krzysztof koło nas, kurde, co chwilę wyciąga ładnie.
Ja chyba nie zabrałem ze sobą koszyczków nawet, żeby założyć. O, no proszę. To za 4000 dudków kołowróteczek to fajna, fajna nagroda w sumie, nie? Na całą paczkę za neuty, okej. Okay. No a ten, kurde, zobacz jak zasuwa Krzysztof. Zobacz. Dopiero co wyciągnął, już ma następnego. O, zaraz zobaczymy. Idę po koszyki w takim razie. Zaraz się przezbroimy tutaj. Pół procenta. No, ale dobra nagroda. To nic dziwnego, że taka, wiesz... A, tutaj nawet mam jakiś koszyczek delikatny. Zaraz sobie coś założymy. Czekajcie, ja tu powinienem mieć jakieś... Nawet mam świąteczne z piernika. Jakieś badziewie. No dobra, mam koszyczki, zobaczymy. Co nam z tego wyjdzie? Dam trochę większe te koszyki. Jeżeli chodzi o zaneuty, to chyba też mam śniegu trochę. Mam trochę śniegu, mam trochę ciastek. A mam jeszcze w ogóle zanęty z Halloween bez kitu. Zaraz to wywalimy do magazynu, bo po co mi to? To też sobie zbierałem ten czysty śnieg w zeszłym roku, nie wiem, na grzybek. Wbijam do was, chłopaki, z powrotem. No ale futrzaki to mi też jeszcze zostało. Ile mi zostało futrzaków? Gdzie to jest? Srebrny pocisk, pomocnik Mikołaja. O Jezu. Futrzo piłki. 36 jeszcze mi zostało. Znaczy 36 mam złożonych zrobionych. 14 sztuk zostało. Także mam nadzieję, że zaraz pójdzie. Zobaczymy. A później ile jest po 50? Siemaneczko, siemaneczko. Dobra, zróbmy sobie zaneutę.
150 tych futrzu piłek trzeba mieć, okej. Okay. O, to panie kochany. To jeszcze. Miałem sprawdzić Kubraczek, no ale po live miałem sprawdzić Kubraczek, a nie przed live'em. Wyłowisz dzisiaj 150? No ja może to jeszcze wieczorem usiądę, zobaczymy. Kreweteczki jeszcze mówisz? Dobra, zakładam. Krewetki, krewetki, gdzieś chyba mam krewetki, mam. Ale z Brazylii to tam no, da radę, ale szału nie ma. A do którego jest event? Do stycznia chyba, do 2 stycznia jest eventi. Czapka to tam bez znaczenia, nie? A, no tak, tak, to masz rację. Siemaneczko, siemaneczko. No właśnie, tak mi się wydaje, że do któregoś stycznia, nie? No mam założone piąteczki, mam 2 piąteczki i 1 dwójkę, wiesz? I zobaczymy. Mam 2 większe, 1 mniejszy, zobaczymy jak to będzie szło. Na razie jest 1-1. A później ile miętusów trzeba złowić? Tak z ciekawości, Krzysztofie, bo widzę, że ty tam je ciśniesz, to już pewnie masz. 14-0 na miętusa? No. Będziemy łowić 10 lat jednego. (Grytanie) 150 miętusów trzeba złowić. Tak ktoś upadł na małego. Wszędzie da się odpalać fajerwerki. Dopóki trwa evencik, to wszędzie możesz odpalać fajerwerki. Jak się event skończy, to nigdzie nie będzie można. No, według mnie lepiej zainwestować w podpórkę na 3 wędki, nie? Szczególnie, że te sygnalizatory nie są do niczego potrzebne. Jak masz dzwoneczki? Dzisiaj nie, dzisiaj nie. Dzisiaj cisnę tutaj cały czas.
Może fajerwerków nie masz? Na Okonie? No masz cały film o Okoniach. No to jak grasz na PC-cie, to naciskasz J i stawiasz fajerwerki. Jak biorą? No powoli, słuchaj, powoli. Ale coś gryzie, no. A 42? No najlepiej Delta, ale jak chcesz gdzie indziej, no to już gdzie chcesz. No kurde, na te rogate fajnie wchodzą na tą krewetkę. No dlatego masz film na YouTubie, u mnie także chudy możesz sobie zobaczyć. Działa, ale dużo mniej brań jest, także polecam z kajaczka po prostu łowić i dużo częściej przewijać, no ale koniec końców wychodzi tak samo dobrze, nie? Tak, tak, no dzisiaj coś przycina grę. Tak jak teraz przed chwilą zacinam i pokazuje mi, że nie ma ryby, a jest, zobacz, ryba na wędce, nie? A wskaźniki mi nawet nie pokazują, że mam rybę. Także coś dzisiaj się przycina tutaj, no. Znaczy, no ze słabym sprzętem to łowisz po prostu, no, z kajaka. Nie ma sensu walczyć. Jak masz sprzęt 8 kilo, to na kajaczku sobie pykasz i takie karpiki nawet po 20 kilo od razu wyciągasz, nie? Dużo szybciej zarobisz tam niż na emeraldzie. Oj, sroweczkaś. Jedną kawkę wypiłem, chyba jeszcze jedną trzeba będzie zrobić, jakaś taka pogoda dzisiaj. A to już chyba nie wina gry, że masz cienki czarny pasek w poprzek ekranu. Siemaneczko, Rekin, siema. Dwie już piłeś? Ach, widzisz. A jeszcze mam whisky z kolą, ale to na wieczór, bo jeszcze muszę furą jechać dzisiaj. Do Harry'ego Pottera, żebym te bzdury zmęczył. Tylko w grze masz. No, ciekawe. Może gdzieś w ustawieniach coś trzeba zmienić. Jakiś fałsynk włączyć albo coś tak, albo wyłączyć. Do skończenia pierwszego etapu 6 miętowych ci brakuje, kurde, a mi? Kurwa, 38 jeszcze, dopiero 13 mam. Dzisiaj dopiero 11 miętusów złapałem.
No, ale dużo łatwiej jest, wiesz, zarobić 30-40 wyciągając je siotry po 3000 niż na siatkę na Emeraldzie, nie? 3000. Na delcie jeden jesiotr da ci, kurde. No, z premką 3000, no bez premki to tam z 2000 kosztuje ten jesiotr. No ale to 3 jesiotry łowisz 5 minut, a siatkę za 6000 na Emeraldzie pół godziny albo 40 minut. No, 15,90 masz, no to tylko małe jesiotry musiałbyś zabierać. No to tak. 15 na 90 to trochę mało, żeby jesiotra pomęczyć, no. Kurde. Siemaneczko, witam. Witam i o święta. O święta pytam. I o święta. To gdzie chcecie sponsorowane zawody na dzisiaj, żebym wam zrobił? Na godzinę 20 odpalę. Spinning 41, jakie wędzisko? Nie no, no, do ryby się dobiera, nie na level, nie? Na samotnej. To może karpie na Czechach dziabniemy. A jutro sobie zrobimy porządne zawody na delcie. No, one spokojnie. 36 kilo na okonie to... Dobry zestawik jest. No z podpórkami to nie może być, bo chodzi o to, że jak masz... To nie da się rozgraniczyć, jakiej podpórki można używać. Czyli nie wiem, jak wejdziesz sobie... Gościu, co ma 4 podpórki, będzie łowił na 5 wędek, a gościu na niskim levelem będzie łowił na 2, nie? Także ja zawsze zawody ustawiam na 1 kij. No bo z podpórkami to jakby nie ma sensu za bardzo, nie? Tak. No przynajmniej wszystkie. No już tutaj nie będę wyłączał, że... Nie można na kukurydzę, albo że można tylko na chlebek. Nie no, na deltę też na jedną wędeczkę. No zaraz zobaczymy, czekaj, ustawię. Wszystkie zawody są zawsze w tej grze na jedną wędkę. Młody karpik będzie na zawodach. Młody karp lustrzeń.
Okoń Pospolity... To jest wszystko, nie? Młody Szczupak, Medalowa Płoćka, Raś, wszystkie... No, okej, dobra, same karpie będą się liczyły. Nie, no jak na karpie, to na karpie, mordeczki. Zrobimy, że to będą zawody takie 45-minutowe, żeby tam was nie zamęczyć. 45 minut to będzie gitara. Weźmiemy jakąś taką pogodę. O, pogoda jest całkiem niezła. Rano fajnie biorą. Waga całkowita. Wszystkie ryby, no. Tak. Zrobimy. Wstępną pulę nagród. Ile ja mogę wam tutaj dać? Ile mogę? 200 mogę dać. Wstępna pula nagród. Najwięcej mogę dać 200 na takim niskim łowisku, niestety. No dla zabawy. Dzisiaj dla zabawy na Czechach, bo nie wiem, czy będę. To sobie zrobimy. I zrobimy sobie... Czekajcie, godzina. Gdzie tu się ustalało godzinę? Planowany start. Na godzinę 20 takie zawody sobie ustawimy na dzisiaj. Bo musi być 5 godzin przynajmniej, odkąd zgłosimy. Także dobra, ja przesyłam o zatwierdzenie tych zawodów sponsorowanych. A, tylko jeszcze tutaj wpiszemy. Nie z Wigilii, tylko... Karpie ze stołu będą. Zgadza się wszystko o 20. Dobra, przesyłam. Pamiętajcie, 100 bitcoinów jest do wygrania w tych zawodach dla pierwszej osoby, nie? Nie, to jest dla wszystkich, to jest dla wszystkich. Pierwsze miejsce dostaje 100 bitcoinów, drugie 50 chyba i 20, trzecie. Tak to wygląda. No niestety gotówki wam tutaj nie mogę dać. Jak widzicie, gotóweczki mogłem dać tylko 200, więc... bitcoinów, oczywiście, że bitcoinów, no. Ale jakoś łatwiej się mi mówi tych bitcoinów. wolałbym dawać 100 bitcoinów, słuchajcie. Ale wtedy cały świat by grał chyba w tą grę, jeżeli można byłoby wygrać 100 bitów, nie? Wygrywasz konkurs Fishing Planet i jesteś milionerem. Na Zeusa 270? No, tak może być. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo tego tajmienia wyciągnąć. Ale już jak jesteś pod wioską, to przynajmniej nie będziesz musiał płynąć na drugiego spota. Na czym zawody? Na leśnej, ale zobaczymy. Na razie czekam na zaakceptowanie tych zawodów, nie? Może tak być. No zaraz, jeszcze na razie nie ma. Czekam na akceptację. Także spokojnie. Siemaneczko, witam nową osobę na kanale. Mam nadzieję, że dzisiaj pracują w Fishing Planet, bo ostatnio dość szybko zaakceptowali mi zawody. Start na 20 ustawiłem. Bełtki 20 kilo? No wystarczą, no. A, przynęta zjedzona. Brania nie było, przynęte mi zjadły, chyba raki.
Jak to tu wygląda sytuacja? Zaczepu nie ma? Bo ryb też nie ma. A wejdę tam czasem na minutę. Ale jakoś nie za długo. No na razie jeszcze nie ma zawodów. Na razie jeszcze nie ma. Czekam na zatwierdzenie. Na jakie wędki te zawody? No wszystkie wędki, ale tylko karpie się liczą. Wiesz co, ja zazwyczaj tak po tym co gram na live'ie to nie siedzę już na kompie. Ale zdarzają się takie dni, że tak, że po prostu nie nagrywam, nie streamuję, tylko po prostu sobie siedzę i wtedy jestem na Discordzie. Jedna wędka. Kurna, tutaj nie chcę brać, no. Za nętę? No możesz używać za nętę, ale na Czechach za nętę, no. Jest dozwolone, no. Czy ja wiem, Krzysztof, czy to kot, jak tak wrócić do tego, co się pytałeś? Mam full zaproszeń na razie. A nie, no to podziwiam, tak, że jest w stanie tyle siedzieć. Ty wyciągniesz tą rybę? Tak pływa ci z lewej do prawej. No bo są zawody karpiowe, no to dlatego nie ma linów i karasi. Najlepsze łowisko karpiowe? No to Anglia będzie od 50 levela w tej grze. Ej, kurde. Jednak ten śnieg tutaj to robi robotę na tych miętusach. No jak te moje zawody? Rodzaje sprzętu wędkarskiego, ale nie wiem o co tutaj chodzi. Jerki, wahadłówki, a tu wszystko jest, nie jest wyposażone. Przynęty podstawowe, nie wiem o co tu chodzi. Jednego łososia rogatego dalej. Czemu nie można podpórek? Dlatego...
Dlatego, że osoba, która nie może łowić na 3 wędki, wtedy nie daje żadnych szans osobie, która może łowić na 1 wędkę, tak? Każdy łowi na 1 kij i wtedy jest w miarę to porówno. A, że ja jestem niewyposażony, okej. Okay. No to jak tak, to tak, bo już myślałem, że ustawiłem zawody karpiowe i tylko można na spinning łowić. Byłaby trochę dupa. W wolnym czasie łowię, tak. Patrz, kurde, jak łowiłem te rogate, to co chwilę mi te futrzaste siadały. Jak teraz siedzimy i wędka jest rzucona na futrzaste, to więcej rogatych niż futrzastych mam na razie złowionych. Ja jestem z Warszawy. Jak możesz zrobić zawody sponsorowane? No musisz się zgłosić do Fishing Planet i wtedy jak dostaniesz od nich taką możliwość, to będziesz mógł robić zawody sponsorowane. No, na razie mi nie odpisują. Z Marek, o widzisz. Ja przy stadionie Legii teraz obecnie mieszkam. Jasne, że można pograć, zapraszam. O, jest w końcu. Futrzasty strong. No bo żeby było poproś o sponsorowanie, to najpierw musisz się zgłosić do Fishing Planet, żeby taką opcję ci udostępnili. Bo może być tylko 9 zawodów sponsorowanych jednego dnia, także tak to wygląda. No właśnie, ja nie mogę rzucać, wiesz, tymi śniżkami. Ja już chyba mam to osiągnięcie zrobione, bo teraz jak normalnie biorę, zdejmę proce i wezmę sobie nawet tą kulę, to... Kacper mi wziął i mi zniknął. Widzisz, nie mogę tą śnieżką uderzyć. O, mogę ją po prostu rzucić. Także ja chyba to po prostu zrobiłem w zeszłym roku już z tymi śnieżkami. Obecnie tak, obecnie mam pół znajomych, no. Chyba, że był jakiś inny przycisk, żeby rzucać tym śnieżką, zamiast, żeby celować. Mi się wydaje, że w tamtym roku to inaczej wyglądało, to żeby trafić gracza się rzucało, tak prosto się rzucało, nie tak jak za Neutą, tylko normalnie. Że śnieżka leciała bezpośrednio w gracza, tak mi się wydaje. Nie no, nie możesz dostać bana, bo jest osiągnięcie, że trzeba rzucać śnieżkami w graczy. Wydaje mi się, że to inaczej wyglądało, te rzucanie, że ta śnieżka leciała normalnie prosto.
ale no nie jestem pewny. A teraz to w ogóle coś się... No właśnie, jak wydaje mi się, Kasper, że to inaczej wyglądało, że nie rzucało się tak jak tutaj z takim jajkiem. No tak tu nie trafisz właśnie. No co mi się tu zepsuło na tym worku? Ja pierdzielę. Znikaj mnie. Bo co, w opcjach jest gdzieś tutaj? Czekajcie, skróty klawiszowe. Podpórka, puste ręce, rzut proca ręką. Okej. Myszka, wyceluj, zatnij. Do przodu, do tyłu. Zarzuć, zwijaj, w lewo, zmniejsz hamulec, zwiększ. Zmiana czasu, włącz czat. Włącz, wyłącz. Dokładne zarzucanie. Weź specjalny, następny przedmiot, poprzedni przedmiot, interakcja, włącz wolną kamerę, X to nie. Co, trafiłeś kogoś? Wolna kamera to chyba jak zdjęcie robisz, nie? Tam masz tą opcję, że X-em sobie włączasz. Właśnie tak mi się wydaje, że kiedyś się po prostu jak miałeś zanętę, to się w gracza celowało i się wyświetlał przycisk, nie? I E-sie, i normalnie się tak kulka prosto leciała w gracza. Tak mi się wydaje, że właśnie coś takiego było, że lataliśmy na samotnej gwieździe, pamiętam, i rzucaliśmy w siebie śnieżkami. Ale ja nie mam w ogóle tego osiągnięcia tam, także ciekawe. Nie wiem, zaraz, czekajcie, no zaraz jeszcze raz zobaczymy, ale jestem prawie pewny, że jest tak jak Kacper mówił, że tam było to... Że na gracza można było nacisnąć właśnie przycisk E i normalnie mu rzucić. Dobra, to Kacper, nie ruszaj się, spróbuję ci rzucić prosto w twarz, celując w nogi. Czekaj. No ni chuja, nie trafiłem. Z metra nie trafiłem go. No trudno. No właśnie, może dlatego. A, może dlatego, że mam modele graczy wyłączone. Zaraz zobaczymy. Ekran z podpowiedziami też włączę. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Kacper i tak zniknął. Kacper się nie wczytuje. Dobra, mam... całą śnieżkę, ale nie mogę wycelować w tego typka. O, złapię! Trafiłeś? Próbowałem złapać, ale... Pewnie tak, ojciec szklasz, matka szywa, dokładnie. O nie, zaraz zobaczymy. Ładuje proce. Czekaj, nie ruszaj się. Nie ruszaj się.
Nie ruszaj się. Chyba nie trafiłem. No chyba się nie da. Coś mi się tu wydaje, że się nie da. Prosto w dupsko, no. Aż oczy ma jakieś białe teraz. Milimetr na pasku, no kurde. Spróbuję jeszcze raz, ale wydaje mi się, że mówię, że w zeszłym roku jak to zadanie robiliśmy, to inaczej to było. Weź tu traf milimetr na pasku. Don't move! No za niego i tak upadło, przeleciało nad nim. No już przeszło. Przeleciało mu przez twarz i nic się nie stało. O, widzisz, przeleciało całkiem przez niego. O, teraz to poszło gdzieś w górę już. Jeszcze nie ma zawodów. Ale nazwa zawodów to... O, trafiłem go. Trafiłem go prosto w nos. O, ładnie, ładnie. Gdzie ty jesteś? Się trochę cykam. Ty mordo, ale ja tu jestem. Ty celujesz gdzieś tam w drzewo. Ty czekaj, może on w Krzysztofa celuje. Nie trafił. Nie trafił. Ile mam godzin w Fishing Planet, to jak widzisz, za dużo. No, gdzie jesteś? No, chodź tu. Ten poszedł. O, obranie. Krzychu, nie ruszaj się. Aha, dostał. Krzychu dostał w plecy. Jak mam za mało zanęty? Weź mnie i denerwuj. Olać zanętę. Mam, że już trafiłem dwóch. Ten jak z tą frocą tam wskoczył. Mam, że już trafiłem dwóch? Kurde, mam, że już trafiłem dwóch. Kacper, wiesz co robimy dzisiaj do wieczora? Strzelamy się z procy. Trafiłem! Nie ruszaj się. Śniegu nie starczy. No ja mam dużo. Prosto w czapkę. Dobra, ale czy to zalicza w ogóle? Bo ja tak strzelam w ciebie, ale to... A, to trzeba różnych graczy trafić. Ale... Dobra, Krzysztof też celuje. O, jest drugi Krzysiek. Krzysiek, nie ruszaj się. Haha!
Czekaj, tu jeszcze ktoś jest? Tam jest Mikołaj. No dobra, to teraz trzeba będzie jak idiota biegać po samotnej gwieździe i w ludzi strzelać, no tak? Bo jak drugiego Krzyśka strzeliłem, zaliczyło. No, to trzeba różne osoby. No to ja już mam dzisiaj cały dzień roboty mam, już całą noc. Spał nie będę, będę biegał ze śnieżkami, no. Trudno. Na ryby z rogami? No masz u mnie cały odcineczek ryby z rogami, także jest marker. Ja rzucam tutaj tak, o ten marker dokładnie, o ten tam. Nie potrafią ustać w jednym miejscu, no to trzeba będzie ich ganiać, trudno. Jak będzie zarzucał wędkę, to wtedy w łepek. Ej, branie masz, mordo. Branie masz. Kacper. Branie masz. Jak to wyglądało? Strzelił mu gdzieś w dupsko, a kulka poszła gdzieś w górę nad gościem. O, unikatowy futrzak. Ale mu prezent byś zrobił. No, Kacper celuje. Proce to dostajesz za zadanie z krampusami. Chyba pajary trzeba złowić. Krampusa. Sinishiao. 2 złote. Masz 2 złote ode mnie. Dziękuję, dziękuję. Tu prezencik rośnie. Dzięki za dwójaka. Coraz bliżej kompa do 4K, żeby nadawać Fishing Planet w porządnej jakości. Przesiadka z Full HD na coś lepszego. Świąteczna ryba, jak mnie przeciągnie na 500 metrów, to można kajak dostać? Serio, takie coś jest? No kurde. To już robimy, czekaj. Ale to musi być świąteczna ryba, tak? A ja chcę kajak dostać, to ja już idę. Na Kongo, na grunt? No ja na grunt też nie złowiłem chyba. Wełnkę do 1 kg? Nie, no tej, tą po prostu będę tak, wiesz. Hamulec wypuszczę i niech mnie ciąga, zobaczymy. Ja chcę kajak. A tylko weź teraz na kajaku eventową rybę dorwi. Żeby one jeszcze brały. Przy krzakach, ten na dolnym dolny punkcik, ten z prawej strony się na mapie pojawiasz i przy krzaczkach. Masz też filmik, gdzie go dorwać, jak coś dokładnie. Serio? Kurde, ja dopiero teraz się dowiaduję. Czekajcie, gdzie są jakieś duże ryby eventowe, gdzie mogę
gdzie mogę z kajakiem być większe niż tutaj. O, jest jakieś branie. Jest jakieś branie, tylko co z tego, jak ja nie wiem, jaka to jest ryba. No i poszli, tylko co to jest za ryba? O, ty, masz rację. Ale jeszcze nie wiem, co to jest za ryba. Jeszcze jej nie widziałem. Nie, to zwykła ryba. Damn it. Ale próba była dobra, no. Próba była dobra. Ile mam miętusów? Nie wiem, 14 chyba. Na szczupakach robiłeś to zadanie? A jest jakieś gdzieś, gdzie jest szczupak świąteczny do złowienia? A, na emeraldzie. No można, więc można wyspływać na emeraldzie. A to nie jest jakiś świąteczny kajak, że trzeba na tych świątecznych rybach to zrobić? A, 500 metrów za jednym razem. O panie kochany, to... To faktycznie trzeba by to zrobić na jakiejś dużo większej rybie niż tutaj. Bo gdzie ja tu po białym łosiu 500 metrów zrobię? Nie, no tak, tak, rozumiem, rozumiem. No nie, to zwykły łosoś jest. A pindol mu w płetwę normalnie, no. O, karpie ze stołu. Zatwierdzili moje zawody, także słuchajcie, poszło. Można się zapisywać, zawody na godzinę 20, dawajcie znać od razu znajomym też, że są. Karpie ze stołu się nazywa, wchodzicie sobie oczywiście, wchodzicie sobie w sport, zawody użytkownika i tutaj macie karpie ze stołu, proszę bardzo. I dołączacie. Im więcej osób, tym większa ta nagroda będzie. No na razie 360, także no. Także tak. Na szczupaku. No ale teraz nie ma szczupaka ducha, także trzeba byłoby na jakiejś największej rybie, jaka jest eventowa, to dorwać.
Bo teraz nie wiem, jaka jest największa świąteczna ryba dostępna do złowienia. No na pewno są duże ryby, ale na Everglades, tam nie popływamy. Są karpie, ale na karpiach też nie popływamy. Wyspa Niebieskich Krabów, tam coś jest? Jak wziąć udział? No naciskasz dołącz, tylko na PC-cie, nie? Oczywiście zawody są PC-towe. Także jak ktoś na konsoli, no to niestety na konsoli nie pyknie to. No tak, właśnie chodzi mi o to, że na dużym... Na jakiejś dużej rybie to by najlepiej było, ale... No to wracamy na razie do futrzaków. Ja sobie to później ogarnę, gdzie tu jakąś największą rybę można dorwać. No jest na Czechach są. A ja na czym zrobiłem? Zawody są na Czechach dzisiaj. No, przystań rybacka, no źle powiedziałem, przepraszam. No. Oczywiście Czech. Na zdobionego szczupaka i tam. Kurde, ale Emerald to jest jeszcze mniejszy od tego, to jeszcze ciężej będzie to zrobić. Ale to faktycznie jakąś bardzo słabą wędkę tam będę musiał wziąć i wtedy spróbować. No pamiętam Krzyśku. Zrobiłem. Posadzone są, tylko jeszcze muszę na rogach tym, jak to coś mi mówiłeś, tym akrylem szpachlowym zarobić te łączenia i będzie pięknie. Na spławik siadają, ale na przykład okonie na grunt, to nie złowiłem chyba okonia w unikacie na grunt. A, na Saint jest szczupak zdobiony, okej, okay, szczupak ma skinok. I w sklepie jest jerk. Wiesz co, ja dostałem takiego jerka dzisiaj, czekaj. Dzisiaj jak wchodziłem, to dostałem o takiego jerka, wesoły jerk 6.0. Tutaj z tego prezentu mi wyleciał na początku live'a. Jak składać wędkę, żeby zamykać kołowrotek? No już ci pokazuję. To musi być tak zrobione, że jak masz wędkę, tu jest 40 kilo, ale niech to będzie 4 kilo. Kołowrotek musi być mniejszy, czyli maksymalnie też 4 kilo albo 40, jak w moim przypadku. No i żyłka musi być równa kołowrotkowi albo mocniejsza i przypon musi być mocniejszy albo równy sile kołowrotka. Także tak to wygląda. I wtedy będziesz mógł sobie na spokojnie zamykać kołowroteczek na maksa. Czyli musi być wędka, później kołowrotek nie może być mocniejszy od wędki, a żyłka i przypon nie mogą być słabsze od kołowrotka. Tak to wygląda. O, znowu wariat leci.
Ale chudy ty jakiś ten Mikołaj, nie jadł. Kupiłeś zestaw? No bo zestawy są zazwyczaj zrobione tak, że nie da się kołowrotka zamknąć, więc trzeba go zmodyfikować. Tak, żeby się dało. Żetony gdzie się wkłada? No do takiej maszyny, a tutaj akurat na tym łowisku nie ma. Na tych łowiskach, gdzie musisz babki łowić te świąteczne, to tam są maszyny grające i... Przeczytać opis dżelka? Już. Niech, no ja zobaczę. Okej, okay, dobra. To spróbujemy się na niego rzucić, ale to już później sobie to zobaczę. Może się uda to zrobić dzisiaj. Jest ktoś nowy, kto by chciał zarobić kulkę? Nie ma, ci sami wszyscy. Tak. No. Tak, bo maski nogi są tylko tam, na Michigan. No okej, dobra, zobaczymy. Skoczę sobie i porzucę. Mam nadzieję, że weźmie. Biały łoś, no jak masz wędeczki, to biały łoś. I komuś tu ryba zdechła. Ładnie wziął. Podebrał delikatnie. No wiesz, normalnie zestaw się buduje tak, że najsłabszym elementem jest przypon, tak? Jest wędka najmocniejsza, później jest kołowrotek, żyłka i najsłabszy jest przypon. To taki to ma sens, więc takie są też zestawy, no ale jako, że to jest gra, to można, no, można wykorzystać to w ten sposób, że zamykasz hamulec na maksa, tak? No ale to w żadnym zestawie nie ma takiego, tak dobranych komponentów, żebyś mógł na gotowym zestawie kupionym sobie zamknąć tak kołowrotek. No, dlatego te zestawy też nie są jakoś super. W większości w ogóle nie polecam nawet, nie? Jak najbardziej.
Po 40 levelu na deltę? Spoczko. Gdzie te futrzaste ryby? Kurde, jak łowiliśmy rogate, to co chwilę futrzaki wpadały. Jak teraz już nie muszę łowić tych rogatych, to nie ma tych futrzaków. O, Krzychu, jakie kolorowe zestawy tu ma. To ile ich, Krzychu, już nałowiłeś? Czterdziesty piąty level? No na delcie, na delcie. A za kryształowe to chyba jakaś tam była ta czapka, nie? Ale to ja kryształowych to dzisiaj nie pociągnę. 18 jest. No może jakby się uparł, to by przez 5 dni zrobił, ale nie chce mi się. Nie mam zacięcia siedzieć tyle i łowić kryształowe ryby cały czas. Stuwa jest następna. O, no to może jeszcze nie tak źle. To może jeszcze na stówę się skuszę. Nie, na 48 możesz lecieć sobie na rzekę Selengę, odpocząć troszeczkę. Ale możesz i na delcie siedzieć do 50. 4-0 Shinerki. No zaraz tu się przestawimy w takim razie. Zaraz się przestawimy na te miętusy. Tylko niech to tu miejsca znajdę kawałek. Się wkleję obok chłopaków jeszcze. Gdzie znaleźć zawody? No wchodzisz w sport. Zawody użytkownika i karpie ze stołu, to jest moje. I co, ty mówisz 4-0, żeby łowić. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy na czwóreczki wszędzie. No tylko musisz na PC-cie. Zawody są oczywiście dla graczy, którzy grają na Steamie, nie? Jak ktoś gra na Microsoftie albo coś, no to nie. O, pokaż się, pokaż się. Czekaj, o, to od razu dostaniesz Śnieżką. Chodź no tu.
Gdzie on jest? O! Faktycznie, taki kask masz, kurde. Założony. Chodź no tu, nie ruszaj się. Kurde, chyba nie trafiłem. Mówiłem, nie ruszaj się. O, dziękuję. Teraz wszyscy wykorzystają okazję, że chłop przyszedł, będą go, kurde, ścieżkami atakować. No, trzeba będzie oglądać serial i łowić ryby, no nie ma innego wyjścia. Ile mamy tych miętusów już tutaj? No parę jest, tyle co kot napłakał, ale trochę jest. O, i rogatych trochę wpadło. No tragedii nie ma. Na taptonie... Rozumiem, że grasz na laptopie, ale to jeżeli grasz na Steamie, no to będą zawody. Jeżeli grasz na Microsoftie, no to nie będzie zawodów. Znalazłeś, no widzisz. Jednak jak chcesz, to potrafisz. A my, Kacper, u ciebie jesteśmy na pokoju chyba. Bo ja wszedłem do was, także to nie jest mój pokój prywatny, tylko na twoim chyba siedzimy. Na twoim albo na... Na kogoś, kto tu był. O ty. O ty, Krzysiu, tak nawet bez nic nie powiedziałeś i rzucasz? No ładnie. A, no to nie wiem. No ja później do was dołączyłem. Aha, no. No trudno, no to nie dostanie Śnieżką. A ja później będę biegał jak gościu na dropsach po samotnej gwieździe i będę strzelał w ludzi. Będę skakał po łowiskach i strzelał w ludzi. Na samotnej będzie chyba najłatwiej. Nie, no już live'a nie będzie. Ja zaraz kończę, bo już Gabi wróciła do domu, także idziemy zjeść jakiś obiadek, trzeba zrobić i o 20 się zobaczymy na zawodach na Czechach. Z zawodów nie, z zawodów chyba nie będzie live'a. Kto będzie brał udział, no to będzie miał na żywo wyniki, nie? Ty się dzisiaj pocisz na jesiotrach.
No biorą, 19 chyba mam, nie jest jakoś źle, no coś tam gryzie w tej siatce, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 jest w tej siatce, no to jakoś tragedii nie ma. Szału też nie robią, no ale coś tam gryzie, nie? Podobno trzeba stówę tylko dorwać, więc nie ma tragedii. Mam chyba 20 teraz zrobionych, także przez jeszcze 5 dni tą stówę chyba dogram. Nie no, tutaj kto powiedział, czekaj. Ktoś tu przed chwilą zrobił. Krzysiek mówił, że stówę potrzeba tylko na drugi ten. Czy łącznie 150. Bo jak 150, to mi się nie chce. No, Krzysztof mówi, że stówę trzeba. W sensie stówę łącznie, rozumiem, że trzeba. Czy jeszcze stówę poza tą 50, którą miałeś? No, Krzyku napisał, że stówę łącznie trzeba. Chłodek. Kiedy ja ostatnio na łosiu widziałem tak pomost zastawiony. Ten ile ma wędek, zobaczcie go. Jaki typ. Oho, oho, oho. Coś, Krzyku coś kombinuje. No zobaczymy, bo nie wiem, czy ja zdążę na 20 wrócić, także zawody się odpalą same o 20, ale czy ja będę, to nie wiem. Zawody są dla was, nie dla mnie, także 100 monet jest do wygrania. Jeszcze 30 futrzaków. O, mam kolejnego futrzaka. A nie, to nie mój futrzak. To chyba tutaj Krzyku wyciąga, no. A ja mam tu jakąś lipę. Medalowego pstrąga. No dobra, mordeczki, to ja się zwijam. Was zapraszam na Czechy, na zawody karpiowe. No, dawno chyba nie było takich nagród na Czechach, żeby 100 monet można było zdobyć, także mam nadzieję, że będzie nas dużo. Zawody startują o godzinie 20, także mam nadzieję, że widzę się ze wszystkimi, którzy są. Jest 46 osób na czacie, także mam nadzieję, że tyle samo będzie na zawodach. Także dzięki wielkie piąteczka, ja lecę na obiadek i muszę podładować trochę akumulatory. Także dzięki za dzisiaj. I do następnego, moi drodzy.